Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, ja prowadzę kanał o tematyce beauty. Jest to przede wszystkim makijaż, czasami pielęgnacja, a czasami zabieram was ze sobą na różne zabiegi kosmetyczne, więc jeśli jest to coś, co was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilą, zachęcam was do subskrypcji. Jeszcze z takiego wstępu chcę wam powiedzieć, że przed chwilką wróciłem taki mini filmik, w którym poprosiłem was o pytania do filmiku z typu Q&A, jeżeli chcecie oczywiście tego typu filmik, więc tutaj go wam podlinkuję, albo z tej strony, nigdy nie pamiętam, która to jest strona. Podlinkuję go wam, żebyście mogli do niego przeskoczyć i zadawać mi pytania, jeżeli macie jakiekolwiek. I być może, jeżeli właśnie tych pytań się troszeczkę uzbiera, to nagram dla was ten filmik Q&A, jeżeli jesteście tym zainteresowani. No ale dzisiaj przechodzimy do tematu odcinka. I oczywiście, wchodząc w temat odcinka, ja zawsze muszę zrobić kolejny wstęp. Słuchajcie, jakiś czas temu nagrałem dla was filmik z takim przeglądem moich wszystkich podkładów. Opowiedziałem wam, które używam na sobie, które używam na klientach, a które w ogóle padły w zapomnienie albo nie nadają się do niczego. I pomyślałem, że dzisiaj zrobię dla was następny odcinek i dzisiaj będziemy się zajmować przeglądem moich ponad 20 palet. Natomiast po obejrzeniu komentarzy pod tamtym filmikiem naszły mnie pewne przemyślenia, którymi chcę się z wami podzielić, żebyśmy rozumieli się troszeczkę lepiej. Więc przede wszystkim chciałbym skonfrontować się z kilkoma uwagami, które mi powiedzieliście pod tamtym filmikiem i jeszcze pod innym, żebyśmy po prostu mieli taką jasność i rozumieli się w 100%. Ogólnie przede wszystkim, zwłaszcza jeżeli chodzi o paletę do cieni, spojrzałbym na nie z perspektywy osoby, która wykonuje makijaż na kimś innym, niekoniecznie na sobie. Dlatego, że jak mnie znacie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja co prawda maluję buzię, maluję cerę, więc podkłady, róże, korektory, bronzery, wszystko jest u mnie w użytku, na mnie samym również. O tyle nigdy nie wykonuję makijażu ust czy oczu, dlatego paletki tak naprawdę dla mnie są tylko i wyłącznie czymś do pracy na innych lub do pracy, do zdjęć na Instagrama, co też zaliczam jakby do kategorii pracy. Nie używam tych produktów na co dzień na sobie. Co za tym idzie, te produkty również będą wyglądały w wielu wypadkach na takie, powiedziałbym, w miarę nowe i nieużywane. I właśnie to był jeden z zarzutów, który dostałem pod poprzednim filmikiem, gdzie pokazałem paletkę. Powiedziałem, że ją bardzo lubię. To była taka bardzo kolorowa paletka, więc ja ją używam przede wszystkim na sobie, na Instagram. Ewentualnie może ze 2-3 razy udało mi się jej użyć na sesji, ale żadna klientka indywidualna nigdy nie poprosiła u mnie o kolorowy makijaż, więc tak jakby ona ma małe zużycie, więc wyglądała na dość nową i dostałem zarzut, że dlaczego kłamię, przecież widać, że tej paletki nie używam, a prawda była taka, że po prostu używam jej dość rzadko, ale na tyle jakby dobrze jestem z nią zapoznany, że jestem w stanie powiedzieć, że to jest moja ulubiona kolorowa paletka, więc to była pierwsza rzecz, na którą ktoś mi zwrócił uwagę. I druga jeszcze rzecz była taka, znaczy ogólnie, jeżeli jeszcze wracam do tego, właśnie to, co chciałam wam powiedzieć, że zwłaszcza te kolorowe paletki będą wyglądały na dość nowe, bo przede wszystkim używam ich na sobie na Instagrama, bo tak jak już nie, przed chwilą żadna klientka nigdy u mnie nie prosi o kolorowych makijaży, są to przede wszystkim brązowe nudziaki. Po drugie, do stworzenia makijażu nie zawsze używam cieni. Przy pracy na sesjach bardzo często nie używam w ogóle cieni, czasami korzystam z bronzerów, z rozświetlaczy, a czasami w ogóle praktycznie nic się nie kładzie na powiekę, jeżeli to jest taka, wiecie, beauty, bardzo naturalna sesja albo bardziej artystyczna. Więc to też może być powód, dlaczego te paletki mogą wyglądać na dość nowe, plus ja szanuję mój produkt i też jeżeli mnie oglądacie, wiecie, że mam tendencję do używania bardzo małych ilości. Ale jeszcze drugi zarzut, który dostałem, był taki, zwłaszcza przy tych podkładach, po co pokazuję wam produkty, których nie używam. Dlatego, że pokazywałem wam niektóre podkłady, o których mówiłem, że no ten podkład użyłem tylko jeden raz i tak naprawdę nie wiem, co mam na jego temat powiedzieć, bo po tym jednym razie nigdy go nie używałem więcej. I z jednej strony faktycznie może to być mało informacyjne, ale to też jest w pewnym rodzaju, moim zdaniem, informacja, dlatego że jeżeli wśród całego wyboru podkładów pokazuję wam ten jeden, o którym mówię, że go nie używam, to również jest sugestią tego, że na przykład dla mnie się najwyraźniej nie sprawdził, albo mi się nie spodobał, albo zwyczajnie nie był zbytnio interesujący lub nie wyróżniał się na tyle, by inne podkłady wyprzeć, co też coś o nim mówi. Wiecie, o co mi chodzi. Więc jeżeli na przykład wam pokażę paletkę w brązach, o której mówię, że bardzo ją lubię, a później pokażę wam paletkę, którą również na przykład będzie w brązach i powiedziałem, że w ogóle z niej nie korzystam, więc nie wiem, co na jej temat powiedzieć, a wy się zastanawialiście właśnie między jedną a drugą na przykład, no to wtedy
wiadomo, że biorąc pod uwagę na przykład moją opinię, to bardziej bym polecał tą pierwszą, o której mówię, że faktycznie lubię i używam. Mam nadzieję, że to ma sens i mam nadzieję, że dało się załapać to, co próbuję Wam przekazać, żebyśmy mieli taką jasność, pod jakimi warunkami i kryteriami jakby oceniam dane produkty, które Wam pokazuję, zwłaszcza w takich podsumowaniach, a nie konkretnych recenzjach danego produktu. Więc to było na tyle ze wstępu. On był bardzo długi, za co Was przepraszam. Natomiast myślę, że jeżeli go przetrwaliście, to przechodzimy do oglądania moich poletek i na temat tego, co o nich myślę. Słuchajcie, przy tych poletkach nie obieram teraz żadnej kolejności, po prostu będę łapać pierwszą lepszą z brzegu i będziemy z tym jechać, żeby już nie przedłużać. I pierwszą tutaj, którą złapałem, jest Kat Von D Shade and Light Eye. Jest to taka bardzo neutralna paletka, podzielona na trzy jakby quads, takie poczwórne zestawy cieni w odcieniach ciepłych, zimnych i neutralnych. I na początku to był mój taki święty graal, jeżeli chodzi o pracę przy klientkach, dlatego że miałem tutaj tak naprawdę matową bazę każdego makijażu oczu, czyli że mogłem na tej bazie stworzyć praktycznie każdy makijaż oczu, jaki klientka indywidualna zwłaszcza mnie poprosiła, bo tak jak już mówiłem, klientki indywidualne przeważnie trzymają się w kolorystyce brązów i ewentualnie być może bardzo rzadko jakiś dodatek jednego koloru, chyba że ja coś im bardzo zaproponuję. Przeważnie klientki będą prosić o brązy i złoto. To jest 99% tego, co zazwyczaj słyszę przy klientkach indywidualnych. No ale nieważne. W każdym razie używałem jej bardzo długo i przez długi czas to był mój taki holy grail i myślałem, że to jest moja najlepsza, ulubiona paletka, ale z czasem stwierdzam, że już nie korzystam z niej aż tak często. Wyparły ją zwłaszcza dwie ostatnie moje paletki, które Wam bardzo chcę pokazać i którymi jestem zachwycony, właśnie też w brązach. I dodatkowo zauważyłem, że praca, o ile kiedyś przy niej wydawała mi się dość łatwa, o tyle teraz mam wrażenie, że one robią troszeczkę plam i nie chcą się blendować tak, jak mi się wydawało, że blendowały się kiedyś. Najwyraźniej po prostu technologia poszła na tyle do przodu, że te cienie faktycznie zrobiły się aktualnie lepsze i dzięki temu byłem w stanie zauważyć, że ta paletka już nie spełnia moich oczekiwań tak, jak spełniała kiedyś. Natomiast kiedyś to był totalnie mój holy grail. Co prawda, tak jak już powiedziałem, no tutaj zbytnio nie widać zużycia. Być może jak tak przychylę na bok, może coś będzie się dało wyłapać. No wiecie, po matach też jest kiepsko widać zużycie, bo po prostu maty ukrywają troszeczkę te wgłębienia i tak dalej. No ale w każdym razie paletka Kat Von D Shade and Light. Kiedyś to był mój duży ulubieniec, aktualnie w ogóle po niej nie sięgam. Po nią nie sięgam i jak kompletuję mój kufer na jakieś zlecenie, to nie jest ona brana totalnie pod uwagę. A skoro już powiedziałem Wam o tym, że dwie paletki ją wyparły, to myślę, że pokażę Wam je od razu, bo to są moje aktualnie totalne ulubieńce i nie jestem w stanie sobie wyobrazić pracy bez nich. I chodzi mi o paletki z Kim Kardashian od Kim KW Beauty. Ona niedawno wydała taką kolekcję throwback, w sensie wiecie, taką lata 90. I tam były dwie matowe paletki. Ja od dawna właśnie chciałem znaleźć w pełni matowe paletki z brązami właśnie do pracy z klientem indywidualnym. I mamy tutaj tak naprawdę dwie wersje. Jedną ciepłą i drugą zimną. Zimnej co prawda nie używam aż tak często, bo jednak korzystam częściej z tej ciepłej, ale zimna prezentuje się w ten sposób. I jak widać jest bardzo zimna i właśnie idziemy od takich bardzo neutralnych brązów po takie bardzo zimne szarości i czerń. Naprawdę bardzo, bardzo fajna paletka. I tutaj z drugiej strony mam ciepłą paletkę, która znowu idziemy od takich jasnych brązów po beże, później brązy ciepłe i bardziej neutralne i właśnie takie ciemniejsze brązy, tutaj akurat nie ma czarnego. I powiem Wam, że ta paletka wyparła tą z Kat Von D i ogólnie wszystkie inne brązowe paletki, jakie miałem, zostały wyparte totalnie przez zwłaszcza tą, dlatego że ona się blenduje jak marzenie, po prostu doskonale. Pigment jest nienaganny, pięknie się nakłada, pięknie się przyczepia do powieki, pięknie się rozciera, wszystko jest naprawdę w niej bardzo, bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Nawet te jasne cienie, gdzie zazwyczaj często nawet jasne cienie się na przykład nie chcą pokazywać na oczach klientek, bo po prostu są za mało napigmentowane, tak te tutaj, mam nadzieję, że na mojej dłoni będzie to widać, mają wystarczająco dużo pigmentu, żeby się
pokazać i być widocznymi, czyli że można, nie wiem, na przykład rozjaśnić łuk brwiowy i to będzie faktycznie widać. Oczywiście tutaj może na dłoni nie prezentowały się najlepiej, bo światło mogło je troszeczkę rozjaśniać, ale możecie mi wierzyć, że te paletki są bardzo, bardzo wysokiej jakości i pracuje się na nich naprawdę wyśmienicie. I myślę, że to po części dlatego, że za marką KKW pewnie takim mózgiem, jeżeli chodzi o produkty, jest raczej Mario Dedivanovic, czyli że wizerzysta Kim Kardashian, który jest ogólnie bardzo, bardzo fajnym i moim zdaniem super dobrym wizerzystą. Więc dlatego stwierdziłem, że zainwestuję w jej rzeczy i totalnie się nie rozczarowałem. Natomiast paletka, z której korzystałem przed tym i najczęściej, jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, jest Too Faced Chocolate Gold. I tak naprawdę w tej paletce używałem przede wszystkim tych czterech cieni, tych czterech matów, bo tutaj mamy cztery maty i wszystkie pozostałe cienie są metaliczne. Metaliczne cienie tutaj swoją drogą są bardzo, bardzo dobrej jakości, bardzo są fajnie napigmentowane i mają bardzo takie ładne odbicie światła. Może też Wam zrobię jakiegoś swatcha, mam nadzieję, że to będzie widać, że to są naprawdę bardzo ładne metaliczne cienie. I maty tutaj właśnie też są bardzo fajne w pracy, bardzo ładnie się blendują, bardzo ładnie się nakładają. Ten nawet jasny kolor również tutaj jest, jak widzicie, bardzo w porządku, więc z tego też jestem zadowolony. Brązy również się fajnie blendują i tak jak mówię, korzystałem przede wszystkim z tej paletki, zanim nie zacząłem korzystać z Kim Kardashian. Po prostu w Kim jest o wiele więcej wyboru, jeżeli chodzi o brązy, a skoro z tej paletki korzystałem przede wszystkim z matów, to po prostu postanowiłem korzystać z Kim, a błyszczące cienie mam też w oddzielnych paletach, więc nie mam już takiej dużej potrzeby noszenia tej paletki cały czas przy sobie. Teraz przeskoczymy sobie do paletki z Anastasii Beverly Hills i jest to paletka Modern Renaissance. I słuchajcie, ta paletka ogólnie wygląda na praktycznie nową, dlatego że praktycznie jej nie używałem. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi bardzo mocno lubi i chwali sobie formułę Anastasii Beverly Hills. Jest mi ciężko powiedzieć, jak aktualnie jej nowe paletki się zachowują, natomiast ja po prostu z tą paletką się nie polubiłem. Nie odpowiadała mi w pracy, no szczerze, po prostu mi się nie spodobała i nie miałem ochoty z niej korzystać. Stwierdziłem, że sprawia mi za dużo problemu i za ciężko się blenduje przy pracy na klientach, a na Instagrama dla mnie to się nie nadaje, bo ja robię takie bardziej artystyczne makijaże i korzystam wtedy raczej z kolorowych rzeczy. A więc po prostu ta paletka dla mnie osobiście jest nietrafiona, ale wiem, że bardzo, bardzo dużo ludzi lubi z niej korzystać i uważa ją za naprawdę bardzo taki taką podstawową paletę, na której praktycznie każdy pracuje lub pracował kiedyś. Po prostu nie jest to paletka dla mnie i nie polubiłem się z nią aż tak, jak myślałem, że się polubię. Widzę, że na razie idziemy paletkami takimi raczej brązowymi, więc zostanę w tej kategorii i te kolorowe zostawię na koniec. Pokażę Wam teraz paletkę siostry Kim Kardashian, czyli że Kylie Jenner. I jest to pierwsza paletka, która do mnie przemówiła, a druga paletka, którą ona w ogóle kiedykolwiek zrobiła. I jest to ta Burgundy Palette, czyli że paletka z takimi bordowymi, ale też z brązami cieniami. Ja ogólnie, ona jest magnetyczna, te cienie można wyjąć ze środka, więc ja je użyłem w innej kolejności, więc jeżeli ona wygląda inaczej niż na zdjęciach albo u Was, to dlatego. Natomiast co chcę powiedzieć na temat tej paletki, te cienie są dobre, te cienie są jak najbardziej w porządku, ładnie się blendują. Niektóre metaliki, na przykład zwłaszcza ten, są bardzo rozczarowujące, ale jeżeli chodzi ogólnie o jakość tych cieni, to jest ona średnio dobra. Nie uważam, żeby była warta tej ceny, cienie, które jesteśmy w stanie dostać w drogerii, są moim zdaniem o wiele lepsze. Natomiast jeżeli ją macie, myślę, że pracuje się z nią Wam przyjemnie, zwłaszcza jeżeli te kolory, które widzicie, Wam się podobają. Ja z tej paletki bardzo szybko przestałem korzystać, po prostu dlatego, że te kolory nie są kolorami, które mnie w jakiś sposób ekscytują i pociągają, więc w pracy nie korzystam z niej zbytnio, tak samo nie korzystam z niej, jeżeli chodzi o Instagram. Natomiast jest to jakościowa paletka bardzo w porządku, więc jeżeli byliście jej ciekawi, chociaż wątpię, bo jest już bardzo stara, więc raczej nie ma na nią takiego popytu, ale mogę ją Wam polecić jako jakościowo dobrą, a jeżeli jest w Waszej tonacji kolorystycznej, to jak najbardziej będzie w porządku. Teraz Wam pokażę parę paletek z
takiej niższej półki cenowej. I przede wszystkim będą to paletki z Eveline, które dostałem tak naprawdę od Eveline. I pierwszą paletkę, którą tutaj mam, jest Angel Dream Eyeshadow Palette. Ona prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj taki wybór cieni. I ogólnie muszę wam powiedzieć, że poza tym, że znowu ta kolorystyka jakoś bardzo do mnie nie przemawia, to jakość tych cieni jest bardzo, bardzo fajna. Na pewno jest tak dobra, a nawet przyjemniejsza w pracy od cieni Skylie, więc jest to jakiś plus na pewno dla paletek z Eveline. Tak samo, jeżeli bym musiał w tym momencie wybrać, ktoś mi powiedział, że mam do wyboru opracowanie na Anastasii tej albo na Eveline tej, wybrałbym Eveline. Tylko i wyłącznie przez to, że po prostu moim zdaniem te cienie są łatwiejsze w budowaniu, troszeczkę, w sensie bardziej daje się je stopniować, dlatego że tutaj mamy bardzo dużą ilość pigmentu, te cienie też przy okazji dość mocno się sypią. Bardzo dużą ilość pigmentu i on od razu pokazuje się na oku. Tutaj jesteśmy sobie w stanie dopasować ten pigment tak jak chcemy, czyli jeżeli chcemy makijaż lżejszy, jesteśmy w stanie go zrobić przy pomocy tej paletki i tak samo możemy go intensyfikować, żeby był mocniejszy. I tak samo cienie metaliczne tutaj na przykład nie rozczarowują, ani cienie matowe. Tak wygląda na przykład tutaj metalik. Czekajcie. O, widzicie? Cienie matowe również są bardzo fajne. Ogólnie, jak na drugorzędną paletkę, myślę, że ona reprezentuje sobą naprawdę bardzo fajną jakość i można z nią jak najbardziej pracować. Ale pokażę wam paletkę, która jeszcze bardziej mi się spodobała, dlatego że ona po prostu mi tak podpasowała bardziej pod kątem tych swoich brązów. Jest to paletka Charming Mocha. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. I ona takie jest opakowanie, ona prezentuje się w ten sposób. Dołączyli też do niej w miarę dobry jakościowo pędzelek, to muszę im przyznać. I tutaj znowu mamy podobną sytuację co do tej paletki, czyli że mamy jakościowo naprawdę bardzo fajne cienie. Kolorystyka ta przemawia do mnie o wiele bardziej. Jeszcze by mi się przydało parę takich jaśniejszych odcieni, bo ja lubię pracować dość jasno i lekko. Mam taką po prostu rękę i taki styl. Natomiast, tak jak powiedziałem, jakościowo te cienie są naprawdę super, przyjemnie mi się na nich pracowało. I nie mam nic złego tak naprawdę do powiedzenia na temat tej paletki. Nie korzystam co prawda z niej aż tak często, bo przeważnie w pracy z klientem indywidualnym zabieram ze sobą te droższe kosmetyki, żeby po prostu, kiedy klient patrzy na to, co mam, żeby nie myślał sobie, że pracuję na tanich kosmetykach, bo niestety, ale ludzie często na to patrzą i mimo, że czasami te tanie kosmetyki, takie jak na przykład tutaj, dostarczają nam naprawdę bardzo fajną jakość i chciałoby się na nich pracować, to są takie klientki, które po prostu będą kręcić nosem. Więc dlatego sięgam po prostu po te troszkę, żeby każdy był zadowolony. Jeszcze z Eveline mam dwa produkty. Tutaj mamy Eveline Cosmetics Sparkle Eyeshadow Palette. To jest ta z takim brokatem w opakowaniu. No i słuchajcie, tą paletkę również dostałem od marki, ale przede wszystkim przyjechała mi w ogóle bez jednego cienia. Dostałem ją z pustym denkiem jakby do włożenia cienia. To oczywiście jakiś fuck up przy produkcji, no ale nieważne. Powiem wam tak, jakościowo jak te cienie dotykałem, są bardzo przyjemne, bardzo fajnie napigmentowane, dość łatwo się blendują, jakby z tym nie ma większego problemu, ale to są totalnie nie moje kolory. One mi się absolutnie nie podobają i przez to ja po tą paletkę w ogóle nie sięgam. Jakościowo są ok, bo po prostu ogólnie zauważyłem, że cienie z Anastasii, cienie z Eveline są dobrej jakości, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, nie jest to coś dla mnie. I ostatnia paletka z Eveline jest to Burn. W ogóle tutaj kolorystyka krzyczy do mnie Anastasia Beverly Hills Model Renaissance w innym ułożeniu. Jakościowo znowu, i to jest ogólnie, ja tej paletki nigdy nie ruszałem, ona jest absolutnie nowa. Natomiast miałem ją już wcześniej i po prostu prezentowałem ją mojej mamie i wiem, że ona jest również znowu dobra jakościowo. Kolory do mnie nie przemawiają, tutaj te metaliki, bo te środkowe rządy, to są metaliki, są troszeczkę rozczarowujące, ale maty są bardzo, bardzo fajne. Paletka jest ok, ale myślę, że jeżeli byście chcieli inwestować w którąkolwiek paletkę z Eveline, to bym wybrał te dwie. Z tamtej osobiście nie korzystam, dlatego że to nie jest moja kolorystyka, ale moja mama jej używała i jest z niej w miarę również zadowolona. Więc na temat konkretnie tej paletki mogę wam powiedzieć tylko tyle.
I jeszcze jedną z takich w miarę neutralnych paletek, bardziej chłodnych, mam taką Too Faced Cat Eyes. Ją też troszeczkę zmaltretowałem, ale tak minimalnie. Po prostu zmaltretowałem, na ile ja jestem w stanie zmaltretować jakiś produkt. I tak naprawdę tutaj przede wszystkim korzystałem z tych trzech takich bardzo neutralnych cieni, bardziej do pudrowania powieki, do jej sytowania. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, tutaj znowu mamy bardzo w porządku jakość. No te cienie są dobre. Ale nie wiem, czy ta kolorystyka kogokolwiek aktualnie będzie w stanie przekonać i zainteresować. Dla mnie te kolorki są takie troszeczkę już przestarzałe, w sensie no nie wyglądają nowocześnie, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, bo często, kiedy na przykład sięgamy po bardzo zimne palety, to zimne cienie, to sprawia, że wyglądamy trochę staro i przy okazji wyglądamy, jakbyśmy troszeczkę cofnęli się w czasie, jakbyśmy mieli znowu lata 90, bo wtedy królowały właśnie takie bardziej chłodne odcienie. Więc ta paletka po prostu nie trafia w moje aktualne gusta, jeżeli chodzi o kolorystykę. Natomiast jeżeli chodzi o jej jakość, jeżeli ona się Wam podoba, to jest ona jak najbardziej okej. Ale myślę, że można też ją łatwo sobie zdublować w jakichś tańszych markach, po prostu dlatego, że te kolory tutaj nie są niczym wyjątkowym, więc nie wiem, czy warto inwestować w coś tak małego i powtarzającego się w drogerii, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I teraz przechodzimy do paletek bardziej kolorowych, ale może najpierw jeszcze tylko przeskoczę do takiej paletki, którą stworzyłem sobie sam i która się składa głównie z cieni z Glam Shopu i tak naprawdę z turbopigmentów z Glam Shopu. Na razie mam wypełnioną tylko jedną połówkę tej paletki. Druga połówka jest jeszcze do wypełnienia. I słuchajcie, tutaj mam 9 turbo plusów, turbopigmentów turbo plusów i tutaj mam 6 zwykłych turbopigmentów. I muszę Wam powiedzieć tak, uwielbiam turbopigmenty. To są naprawdę jedne z najładniejszych połyskujących cieni na świecie, a nie tylko w Polsce. Jestem w nich absolutnie zakochany i tutaj cała ta połówka będzie czekała na to, że zapełnię je również tymi turbopigmentami. I ogólnie, jeżeli chodzi w ogóle o makijaże na przykład ślubne i to co wygląda przepięknie na powiekach, to ja zawsze sięgam albo po złotówkę, albo po diamentowy. I te dwa cienie naprawdę pięknie wyglądają na powiece i robią piękną robotę. Natomiast tutaj mam Turbo Plusy i ja ogólnie zacząłem budowanie mojej kolekcji od Turbo Plusów. Jak tylko one pojawiły się na stronie, to stwierdziłem, że zamówię sobie wszystkie i niestety jeden był niedostępny, więc udało mi się złapać tylko 9. Natomiast jestem z nich niezadowolony. Uważam, że Turbo Pigmenty same w sobie są doskonałe, ale jeżeli chodzi o Turbo Plusy, to nie są to już produkty, z których ja chcę korzystać. Naprawdę mi się nie podobają, po prostu. To jest dla mnie prasowany brokat, a nie tego się po nich spodziewałem. Więc jeżeli lubicie bardzo połyskujące cienie, a nie brokat, to trzymałbym się raczej tych turbopigmentów. Natomiast jeżeli brokat jest dla Was czymś, co lubicie, to wtedy możecie pójść w Turbo Plusy. No, mnie ta formuła nie przekonała do końca. Natomiast turbopigmenty jak najbardziej uwielbiam i nie mogę się doczekać, aż moja kolekcja się rozrośnie. No i teraz jesteśmy już w kategorii totalnie palet kolorowych. I palety kolorowe, tak jak Wam powiedziałem, przede wszystkim są paletami, z których korzystam no, na sobie, przy pracy na Instagramie, chociaż czasami mi się przydawały również na jakichś tam sesjach zdjęciowych, ale tak jak mówiłem już nieraz, nie przy klientach indywidualnych, bo nie o to panie mnie zazwyczaj proszą. Zaczniemy od pierwszej, największej palety, jaką posiadam, czyli że od Morphe i James Charles. Paletka, która jest ekstremalnie kolorowa, która jest też bardzo, bardzo uniwersalna, dlatego że zawiera tutaj też sporo brązów i można nią, tak jak James twierdzi, stworzyć praktycznie każdy makijaż. Ja się z tym zgodzę, myślę, że ta paletka jest naprawdę bardzo uniwersalna, bardzo fajna. Jak na ilość cieni, która jest w środku i jak na cenę, reprezentuje sobą naprawdę w porządku jakość, ale nie jest to najlepsza jakość cieni kolorowych, jaką możemy sobie wyobrazić. Za chwilę Wam pokażę moim zdaniem najlepszą paletkę kolorową. Natomiast jest to bardzo fajna w pracy, bardzo przyjemna paletka i jeżeli potrzebujecie czegoś kolorowego, ale przy okazji neutralnego, czegoś, z czego będziecie mogli korzystać, tworząc makijaże na co dzień i makijaże kolorowe, to myślę, że to jest bardzo, bardzo naprawdę dobry wybór. On zwłaszcza teraz jeszcze stworzył dwa razy mniejszą paletkę z tego rodzaju, którą będzie o wiele wygodniej ze sobą zabierać, która też będzie pewnie dużo tańsza. Myślę, że warto jest, jeżeli nie macie tej dużej, zapoznać się z tamtą i pomyśleć, czy może Wam się
nie przyda, ale jeżeli chodzi o paletki kolorowe, zwłaszcza które dają duże pole do popisu, to jest to naprawdę bardzo fajny wybór. Jeżeli chodzi o moją ulubioną natomiast paletkę kolorową, to jest to Be Perfect Carnival Palette i ta paletka wygląda w ten sposób. I ta paletka jest moją ulubioną, co prawda nie jest tak kolorowa jak na przykład ta Jamesa, albo nie jest tak uniwersalna, dlatego że nie mamy tutaj cieni brązowych praktycznie wcale, więc nie jesteśmy w stanie sobie zrobić każdego makijażu, jaki chcemy. Natomiast jakość tych kolorowych cieni, które są zawarte tutaj, jest po prostu niezrównana. One są tak napigmentowane i tak pięknie się blendują, że ja jestem w nich absolutnie zakochany. Są super w pracy. Naprawdę nie wiem, co innego mogę powiedzieć, poza tym, że ta paletka po prostu jest doskonała i jeżeli potrzebujecie takich kolorów, jak widzicie tutaj, w 100% Wam ją polecam i myślę, że będziecie z niej bardzo, bardzo mocno zadowoleni. I druga paletka z tej samej serii, Carnival Pro XL, coś takiego. Ona prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy jeszcze więcej kolorów, mamy też o wiele więcej kolorów neutralnych, więc na pewno jest to paletka, która kolorystycznie jest w stanie konkurować w 100% myślę z paletką Jamesa Charlesa i jakościowo moim zdaniem ona będzie też tą paletką wygrywać, dlatego że te cienie po prostu mają lepszą jakość i lepszą pigmentację. Natomiast mam wrażenie, miałem nadzieję, że ogólnie te paletki będą dokładnie takiej samej jakości. Mimo wszystko mam wrażenie, że ta mniejsza paletka, ta pierwsza, jest troszeczkę lepsza. Troszeczkę lepszy jest pigment i troszeczkę lepsze blendowanie, zwłaszcza przy niektórych jaśniejszych kolorach. Można było to odczuć. Zdecydowanie bardziej też podobają mi się tam rozświetlacze. Te tutaj dla mnie są za ciemne albo się po prostu mi nie podobają. Natomiast jeżeli potrzebujecie znowu czegoś, co ma dużo kolorów, a i co jest bardzo dobrej jakości, myślę, że ta Carnival Pro jest dla Was naprawdę świetnym wyborem. Stworzyłem sobie również taką mini paletkę z cieniami kolorowymi z Inglota. Akurat sobie wybrałem tutaj takie odcienie. Powiem Wam, że cienie Inglota są naprawdę bardzo w porządku, zwłaszcza jeżeli dopiero też zaczynacie, albo ewentualnie na przykład jeżeli macie takie zamiłowanie, że lubicie brązowe paletki, ale na przykład chcielibyście mieć fioletowy jakiś cień, bo akurat tylko taki kolor Wam się podoba, no to możecie sobie skompletować wtedy taki jeden pojedynczy cień i mieć to, co potrzebujecie, plus to, co chcecie. Wiecie, o co mi chodzi, żeby kompletować pod to, co jest Wam tylko i wyłącznie potrzebne, a nie kupować produkty tylko dlatego, żeby je zbierać. Mam nadzieję, że to ma sens, to co powiedziałem. Ogólnie jakość Inglota jest naprawdę bardzo w porządku, ale po te cienie praktycznie w ogóle nie sięgam, dlatego że te kolorowe cienie w porównaniu z tymi, które Wam pokazywałem, nawet z tymi Jamesami, nawet z tymi Jamesa, po prostu się chowają i no nie są aż tak dobre i aż tak ekscytujące i po prostu nie korzystam z nich praktycznie nigdy, ale nie mogę powiedzieć, że to są złe cienie, że tutaj nie ma pigmentu. Jak najbardziej jest, ale na przykład ten żółty jest taki troszeczkę smutny w porównaniu do pozostałych paletek. Tutaj jaki wygląda ten czerwony. Ten czerwony jest też ok, ale one są takie przygaszone, one są takie złamane. Tamte kolory w poprzednich paletkach były o wiele żywsze i być może też dlatego mnie o wiele bardziej przyciągają. I też pokażę Wam następną paletkę, z której bardzo rzadko korzystam, praktycznie nigdy. Właśnie z tego samego powodu, że te kolory tutaj są bardzo przygaszone, bardzo przełamane. Jest to matte spectrum, takie bardziej kolorowe. Są to matowe cienie, no jak widzicie, takie bardziej kolorowe z Zoewy. Natomiast, tak jak powiedziałem, przez to, że te kolory są tak bardzo przełamane, tak bardzo przygaszone, nie korzystam z nich praktycznie nigdy, bo tworząc makijaże na Instagrama, już jak chcę taki kolorowy, to chcę, żeby on był mocno kolorowy. Zwłaszcza, że zdjęcie i światło troszeczkę tego odejmuje, więc i tak te mocno kolorowe cienie nie wyglądają aż tak imponująco na zdjęciach, więc muszę to podkręcać później w edycji. Korzystanie z takich naprawdę bardzo słabo napigmentowanych, znaczy nie słabo napigmentowanych, ale takich bardzo przygaszonych cieni po prostu dla mnie już mija się z celem. Paletka kolejna to Urban Decay Moondust. I tą paletkę bardzo, bardzo swego czasu lubiłem, zanim poznałem Turbo Pigmenty, bo to było dla mnie właśnie coś w tym stylu. Jak widać po tej paletce, dlatego że to są kolory, które troszeczkę odbijają światło, to można zauważyć, że gdzieś tam są jakieś wgłębienia. Ta paletka jest właśnie dość fajna, ma taki fajny brokacik, ale no, jeżeli chodzi o to, jak się reprezentuje ona w porównaniu do Turbo Pigmentów, no to totalny niewypał już teraz to jest. Kiedyś to naprawdę była fajna dla mnie paleta, z której chętnie korzystałem, ale na chwilę obecną to po prostu dla mnie te cienie są tak słabe, tak
blade w porównaniu do tych pigmentów, że znowu nie jest to absolutnie produkt, który kompletuję ze sobą i biorę ze sobą na jakiekolwiek zlecenia. Bo po prostu te kolory i ta intensywność tych cieni już nie wystarcza, żeby być z niej zadowolonym. Po prostu to się przedawniło. Limitowana paletka na święta chyba 2 lata temu z Kat Von D. Znowu jest to produkt, z którego totalnie nie korzystam. Nie wiem czemu, bo te kolory naprawdę ogólnie do mnie przemawiają. Tutaj znowu mam paletkę, która jest i neutralna, i kolorowa, ale... No nie wiem, no i jakościowo te cienie są w porządku, metaliki są bardzo ładne, ale wciąż praktycznie nigdy z niej nie korzystam. Najprawdopodobniej dlatego, że po prostu inne kolorowe paletki jednak dla mnie zdecydowanie tę paletkę wypierają i są od niej dużo, dużo lepsze. Mimo, że ta się do czegokolwiek nadawała i była całkiem okej, to po prostu została wyparta przez inne produkty, więc... Ale opakowanie jest absolutnie... bardzo, bardzo ładne i pomysłowe, to muszę Kat Von D przyznać, że jej opakowania są przepiękne. I ostatnie 5 paletek, które Wam pokażę, to seria paletek z Huda. I tutaj znowu są te paletki kolorowe. Mam tutaj te z serii inspirowanej diamentami, czy tam kamieniami szlachetnymi, czyli że Ruby Obsessions, Sapphire Obsessions, Amethyst Obsessions, Topaz Obsessions i Emerald Obsessions. I jeżeli oglądaliście moje filmiki wcześniej, zwłaszcza ulubieńców roku 2018, wiecie, że ja te paletki bardzo, bardzo lubię. Uważam, że te paletki są naprawdę bardzo dobrej jakości. Metaliki są ładne, maty są ładne, chociaż czasami potrafią robić plamy i troszeczkę trudniej się blendują. Ale ogólnie praca przy tych paletkach jest naprawdę bardzo dobra. I też polecałem Wam bardzo te paletki z tego tytułu, że jeżeli na przykład, tak jak powiedziałem, mam przytyk z Inglota, macie na przykład dużo palet brązowych, ale podoba Wam się jakiś jeden konkretny kolor, czyli jeżeli nie chcecie kolorowej paletki, ale na przykład lubicie niebieski i chcielibyście mieć wybór niebieskich cieni, to wtedy te paletki są jak najbardziej fajne do złapania, bo macie takie uzupełnienie do swoich normalnych brązów i możecie tworzyć albo coś monochromatycznego w niebieskim odcieniu, albo możecie dodawać te cienie do Waszych brązowych cieni i tworzyć właśnie jakieś kombinacje, czyli albo na przykład jak lubicie fioletowy. Fioletowa chyba jest moją zdecydowanie ulubioną paletką, zwłaszcza ten tutaj środkowy cień taki metaliczny jest super, super ładny. Natomiast najmniej moją ulubioną paletką z tych wszystkich jest paletka pomarańczowa, dlatego że tutaj mamy tak naprawdę no brązy, nie pomarańcze. Może tutaj mamy troszeczkę pomarańcz, ale też taką zgaszoną pomarańcz. Więc z tej jestem najmniej zadowolony i ogólnie wiedziałem, że ona mi się nie będzie podobała, ale chciałem mieć całą kolekcję, więc ją sobie zakupiłem. Ale moim zdaniem ta pomarańczowa jest w stanie być bardzo łatwo zdublowana nawet przy pomocy brązowych palet, ale wszystkie pozostałe, również ta zielona, przepiękna, i ta czerwona też jest bardzo ładna. I tutaj już mamy kolory, które są naprawdę bardzo wyjątkowe, które jeżeli lubicie dany kolor, to bardzo Wam polecam właśnie jako uzupełnienie takie dla swojej normalnej kolekcji cieni. No więc tak naprawdę przebrnęliśmy przez wszystkie, mam chyba tutaj 24 palety, być może gdzieś jest jeszcze 25, tam leży jedna z takimi pojedynczymi cieniami, które jeszcze kompletowałem z Kiko, ale tak naprawdę jest ich tam za mało, żeby je pokazywać, więc nie zaliczam tego do palet. Więc tak, w tym odcinku to było na tyle. Wiem, że on jest dość długi, wiem, że być może trochę chaotyczny, tak jak typowo jest u mnie na kanale, ale mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób Wam się przyda, da Wam też pogląd na to, na jakich produktach ja lubię pracować, jakie cienie ja lubię, i być może jeżeli Wy się zgadzacie z moim zdaniem lub macie podobne upodobania jak ja, to być może będziecie mogli sobie podpatrzeć, co innego ciekawego możecie sobie złapać, a być może czym nie warto się interesować i co można sobie odpuścić. No więc w każdym razie myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on był przydatny. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!